OK, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Witajcie, witajcie w kolejnej prognozie burzowej. Sprawdzimy jak będzie wyglądała pogoda burzowa w, w Polsce w środę. Sprawdźmy. Ja dzisiaj oczywiście nagrywam z terenu, bo jak żeby inaczej mam troszkę rzeczy do pozałatwiania. Dlatego mam nadzieję, że ten, ten trochę słabszy głos nie powinien tutaj nam za bardzo przeszkadzać. Zaczynamy od zdjęcia, które było publikowane w pomorskim alarmie Pogodowym. Piękna chmura szkwałowa związana z burzą przemieszczającą się w powiecie starogarskim, bo to nie tylko także tylko na południu Polski oraz w okolicach Warszawy burze występowały. Nie, 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 te również występowały na pomorzu, więc widoki były bardzo piękne. Takie widoki na rozwój tego kanału są również bardzo dobre. W tym momencie mamy ponad 10 tysięcy. 000... Prawie 200 subskrypcji. Dzięki Wam wszystkim za to. Jeżeli Wam się podoba ten kanał, udostępnijcie go dalej, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ja z góry serdecznie za to dziękuję. W tym momencie w Polsce występują opady deszczu, przede wszystkim w Polsce północnej. Tam przemieszcza się zokludowany front atmosferyczny w kierunku południowo-wschodnim, a wzdłuż tego frontu kolejne opady i lokalnie burze w kolejnych godzinach. Ten front atmosferyczny przynosi bardzo Wieczną, bardzo nieprzyjemną, taką jesienną pogodę na wybrzeżu i to jest niestety niezaprzeczalny fakt. Na, również burze już się pojawiają w okolicach, na krańcach południowych, w, okolica w okolicach miejscowości na południe odżywca to jest taka nowa, świeżutka komórka burzowa, która utworzyła się praktycznie przed chwilą kolejna tworzy się w okolicach nowego targu więc na południu burze również będą występowały i lokalnie będą dawały o sobie znać, w Polsce centralnej tych burz powinno być najmniej jeżeli w ogóle występują jeżeli w ogóle wystąpią, pierwsze wyładowania w tej chwili wypadły znaczy wypadły, pojawiły się na południe właśnie od żywca. W Europie przemieszcza się kolejny raz, kolejny układ burzowy, kieruje się. Przez Austrię w kierunku Słowenii. Ta w tym roku jest dosyć mocno nawiedzana przez burzę. Nie jest to, co prawda, silny układ, ale jednak jest. Sprawdźmy sobie, jak wygląda rozkład chmur w tym momencie, jak się nam to wszystko rozwija. Widać tutaj coraz większą liczbę chmur w Polsce północnej, związaną właśnie z tym frontem okluzji, i tutaj w kolejnych godzinach niewiele sytuacji się poprawi. Będą występowały przelotne opady deszczu lokalnie o natężeniu Intensywnym oraz lokalnie będą padały wyładowania. Z biegiem czasu ta strefa będzie coraz bardziej wędrowała w kierunku południowym i coraz bardziej obejmowała Polskę. Natomiast na krańcach południowych, południowo-wschodnich będzie, zaznaczy nam się, bardziej niestabilne i ciepłe powietrze. Tam mogą wystąpić silniejsze burze i te burze powinny występować. Tutaj też mamy zaznaczony poprzez nas na, na mapie MGW. Mamy zaznaczony właśnie ten front okluzji, który tutaj tam będzie tą pogodę kształtował w Polsce. W związku z tym, co dzisiaj się dzieje w Polsce, IMGW wydało ostrzeżenia dla Polski Południowej, przede wszystkim województwo podkarpackie, województwo małopolskie, południe województwa śląskiego i południe województwa opolskiego, i stopień pierwszy przed burzami, czyli zagrożenie burzami stopień pierwszy. W tym momencie widzimy, mamy koło godziny 12-13 opady deszczu, przede wszystkim w Polsce północnej, północno-zachodniej i pierwsze burze tworzące się w Małopolsce i w województwie śląskim. W kolejnych godzinach tych burz na południowym wschodzie będzie zdecydowanie więcej, przy czym najwięcej burz będzie we wschodniej Słowacji, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to to tutaj województwo co ja mówię województwo podkarpackie i część województwa małopolskiego. Na północy natomiast lokalnie będą występowały wyładowania atmosferyczne i burze związane z tym frontem atmosferycznym, który zmierza w kierunku południowo-wschodnim. Ten front będzie bardzo woli się, powoli się przemieszczał, a wzdłuż tego frontu właśnie będą występowały opady deszczu i lokalne burze, które coraz bardziej będą wkraczały w. Do Polski Centralnej i Południowej. W nocy również burze mogą występować na południowym wschodzie Polski. Szanse na to są zdecydowanie mniejsze, ale również takie występują. Sprawdźmy sobie, jak tutaj prognozują najbliższe godziny IMGW. Jeśli chodzi o IMGW, to mamy tutaj obszar numer 3, czyli obszar żółty i tutaj są krańce przede wszystkim południowo-południowo-wschodnie i czytamy miejscowymi, prognozowane są burze z opadami deszczu do 25 mm i porywami wiatru do 75 km na godzinę lokalnie Grad. Obszar zielony to burze poniżej 60%, to są tutaj mamy obszar 1 i obszar 2, to jest obszar numer 2 i tutaj mamy miejscami prognozowane są burze z opadami deszczu do 15 mm i porywami wiatru do 60 km na godzinę, a obszar numer 1 to jest północny zachód Polski i tutaj mamy opady do 10 mm i porywy wiatru do około 50 km. Kilometrów na godzinę. Ja tak na szybko kurczę przyniosłem, ale prawda jest taka, że jeszcze mamy tutaj na noc prognozę z Środy na Czwartek, i tutaj widzimy odsuwające się te niestabilne powietrze na południowym wschodzie, więc tutaj przede wszystkim południowe. Południe i południowy wschód województwa podkarpackiego. Tam jeszcze burze, w których wiatr do 70 km na godzinę, a opady do 20 mm. Na, w zachodniej Polsce również zwiększy się szansa na powstawanie burz, przy czym te burze nie powinny być w żaden sposób silne. I niebezpieczne. Sieć obserwatorów burz wydała ostrzeżenie przed burzami na 19 lipca i noc z 19 na 20 lipca. Obszar średniego zagrożenia burzowego dla krańców południowo-wschodnich. Tam też również mamy niewielkie zagrożenie burzowe. Jak czytamy. Obszar jest niewielki, to tu mogą się pojawić najsilniejsze burze, spodziewane są przylotne, ale miejscami silne opady deszczu, grad, a także towarzyszący burzom silny wiatr. Również tu spodziewamy się rozwoju przynajmniej jednej superkomórki burzowej, a rozmiar, a obszar żółty, przepraszam, czyli ten okalający NWL, niewielkie zagrożenie burzowe. Burze, które pojawią się w regionie mogą mieć dużo bardziej zorganizowany charakter, same zjawiska konwekcyjne będą silniejsze i trwalsze niż na zielonym obszarze jednak i tak będą słabsze niż tutaj na południu województwa podkarpackiego. No i zostają nam jeszcze polscy łowcy burz. Jeśli chodzi o polskich łowców burz, to już patrzymy. W przypadku polskich łowców burz sytuacja bardzo, bardzo podobna, a więc południowy wschód zaznaczony jako jedynka, mały, średnie ryzyko silnych burz. Obszar okalający to obszar, gdzie prawdopodobnie Możliwość burz jest wyższa, równa 50% w promieniu 25 km, ale będą słabsze niż na tym zielonym obszarze. Natomiast prawdopodobieństwo yy, yy, większe bądź równe 15% w promieniu 25 km, to obszar tutaj zaznaczony tym kolorem. No i tutaj znów czytamy sobie, sytuacja jest bardzo podobna. A więc komórki burzowe mogą przybierać postać superkomórek generujących silne opady i bardzo silne porywy wiatru do 90 km na godzinę. Niewykluczone są zjawiska i silniejsze porywy wiatru, niewykluczone są opady gradu do 2-3 cm średnicy. Skumulowana suma opadów może przekroczyć 20 mm. Na pozostały obszar i tak, północ polski, chwiejność termodynamiczna tam będzie niewielka, zachmurzenie piętra niskiego i średniego ograniczać będzie potencjał burzowy. W rozległą strefę opadów mogą być wbudowane słabe komórki burzowe. Na południu naszego kraju, poza obszarem oznaczonym numer 1, Poziom kondensacji będzie bardzo wysoki i spodziewane są bardzo duże niedosyty wilgoci powietrza. W drugiej części nocy nad południowo-zachodnią Polskę może nadejść strefa opadów wielkoskalowych ze słabymi burzami w jej obrębie, a więc przede wszystkim największe niebezpieczeństwo w południowym wschodzie. Polski. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, a południowy wschód i południe Polski to góry. A jeśli chodzi o góry, to bardzo niebezpieczna sytuacja może być i może spotkać każdego, kto w górach przebywa. Dlatego warto mieć aplikację monitorującą, tworzenie się burz, tak że nawet w momencie, kiedy zapomnimy o pogodzie, bo się skupimy na pięknych widokach, to ona nas ostrzeża o tym, że gdzieś tam, za daną górą, gdzieś tam, gdzie my tego nie widzimy, tworzy się nowa komórka burzowa, która bardzo szybko może dotrzeć do naszego regionu i pokrzyżować nam plany albo co gorsza, zagrozić naszemu zdrowiu bądź życiu. Więc tu na to zwracam uwagę i taką aplikację warto mieć. Przede wszystkim taką, której wy będziecie ufać. Ja życzę Wam dobrego i przyjemnego dnia. Pozdrawiam. Cześć.